Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Słuchajcie, mówi się na dniach, ostatnich dniach, że wejdzie jednak nowa kamera sportowa GoPro Hero. Będzie to 9 i dzisiaj parę słów na ten temat. Ja, słuchajcie, latałem ostatnimi modelami na kładach FPV. Głównie latałem 7, bo ona mi się sprawdzała i też ma wymienną optykę. Z tym jest trochę trudniej. Dzisiaj powiem o paru szczegółach technicznych, jeżeli chodzi o 9 i też chciałbym przygotować taki odcinek dla Was dwuwątkowy, bo miałem w zeszłym tygodniu okazję fajnej zabawy z Media Mode. Jest to całkiem niezła dostawka i myślę, że dla 9 ona też będzie dostępna, bo jest dla 8. Bardzo fajnie to wyglądało, także zapraszam Was do tego materiału. Będą bieżące informacje na temat tego, co przyniesie Hero 9 i też Media Mode. Najlepsze informacje, jakie udało mi się znaleźć, pochodzą z niemieckiej strony WinFuture. Widzimy tutaj już zdjęcie wyższej rozdzielczości kamerki z tym przednim kolorowym wyświetlaczem. Duży wyświetlacz, faktycznie wielkości obudowy soczewki. Więc to do przodu. Z pozostałych spraw, na ile znam niemiecki, udało mi się to przetłumaczyć. Na pierwszy rzut oka kamera będzie wyposażona w HyperSmooth 3.0 i w sensor 20-megapikselowy. To są te dwie nowości. Trzecia nowość, wraz z kamerą będziemy mieli do dyspozycji etui, czyli tak zwany case po angielsku. I też dzięki temu, że jest ten sensor większy, mamy możliwość już wykonywania ujęć wideo w 5K, w rozdzielczości 5K w 30 klatkach na sekundę. To jest ta kolejna nowość. Jeżeli chodzi o podstawowe sprawy, live streaming 1080p. Jest to to, co też mamy jako aktualizację właściwie do 8. Pozostałe cechy, o których można tutaj powiedzieć, to jest aktualizacja 8. Mamy RAWy tutaj. Jest też HDR, super foto w HDR. Wiadomo, live stream, mamy overlaye, czyli warstwy wideo, na które możemy nakładać z danymi. Jest kontrola też oczywiście głosowa, wodoodporna kamera do 10 metrów, slow motion 8-krotne, time warp 3.0, czyli mamy fantastyczne ujęcia, jeżeli chodzi o hyperlapsy. To jest ten patent GoPro Time Warp 3.0 i tu jest jeszcze Vibra Mode. Ciekawy jestem, co to będzie, czy to będzie odtwarzanie jakichś specjalnych wibracji, które chcemy zrobić, czy to jest coś innego, ale też mamy taką cechę, która jest na końcu i oczywiście touchscreen, czyli ekran dotykowy. Wiele rzeczy już wiemy tak naprawdę. Tutaj widzimy, że klatkarz, który będzie wprowadzony 240 klatek na sekundę dla rozdzielczości wideo Full HD, HyperSmooth 3.0, o którym mówiłem, czyli będzie to wyglądało jak z gimbalem, ta stabilizacja. I jeszcze jedna nowość, czy właściwie chyba jedna czy dwie. Większy akumulator o pojemności 1720 mAh, 41% większy niż do tej pory i więcej energii, wiadomo. Tasze. Cena, o której się mówi, to jest 1800-2000 zł mniej więcej ta kamera, czyli tak jak poziom 8, która wchodziła. Popatrzmy jeszcze na zdjęcia. Z przodu różni się oczywiście tym wyświetlaczem kolorowym, to jest też całkiem fajna dioda, jeżeli chodzi o tą diodę kontrolną, lampę kontrolną, która pokazuje nam status, m.in. nagrywanie. Tylny wyświetlacz zbliżony do tego, który mieliśmy tu z boku, po prawej stronie na dole widać jakieś cięgło, czy jakiś inny element, który nam albo otwiera drzwiczki, albo funkcję uruchamia. Natomiast wiele, jeżeli chodzi o gabaryty i kształt, wiele mamy z kamerki GoPro Hero 8. Wygląda na to, że optyka, ta obudowa soczewki nie będzie wymienna, czyli dobrze jest przystąpić do tego programu, gdzie mamy ubezpieczenie kamery za mniej więcej $4-5 na miesiąc. Tutaj, tak jak powiedziałem, z tej strony lewej, z boku widać tą nową funkcjonalność, nowe to cięgło, pewnie otwieranie drzwiczek. I następnie obudowy i akcesoria, które są dostępne na dzisiaj. To jest tyle, jeżeli chodzi o to GoPro Hero 9. Zapraszam Was teraz na część dotyczącą Media Mod, czyli akcesorium do rozszerzenia możliwości Hero. Jedna z fajniejszych zabawek, jeżeli chodzi o GoPro 8. Trzeba pamiętać o tym, że na dniach wejdzie nam 9 na rynek, ale 8 miała opcjonalny Media Mode. Bardzo fajny patent. Polega on na tym głównie, że mamy dwa tutaj uchwyty na akcesoria, na przykład na mikrofon lub na światło z tej strony i z boku. Mamy do tego mikrofon też w tym miejscu, mikrofon plus dodatkowo gniazda, to wyjście mikro HDMI i także USB typu C plus złącze mikrofonowe. Spróbujmy w takim razie zamontować mikrofon. Z futrzakiem może być kłopot z tego względu, że futrzak bardzo dużo zajmuje powierzchni, jeżeli chodzi o tą powierzchnię, o pole widzenia. Kamerka prezentuje się w ten sposób, oprócz tego, że nie jest niestety widoczne to, co nagrywamy. No i co, teraz nagrywamy z futrzakiem w Media Mode i widać, jak to wygląda. A spróbujmy go zdjąć. Teraz już jest futrzak zdjęty z tego mikrofonu Rode VideoMicro i wygląda to pewnie trochę lepiej, nie? Natomiast całość prezentuje się dość fajnie z tego względu, że można faktycznie nagrać sobie już obraz z dźwiękiem z kamerki GoPro bezpośrednio, bez żadnych adapterów. Media Mode nie jest tak dostępny powszechnie. Żeby go uzyskać, zwykle kupuje się go na stronie producenta, pojawiają się od czasu do czasu te pojedyncze egzemplarze. Dość ciekawa sprawa. No i druga opcja, którą tutaj możemy zrobić, to jest montaż boczny, czyli mikrofon albo światło możemy zamocować bokiem. Pod tym względem wygląda to dość ciekawie. Teraz mamy montaż boczny mikrofonu z futrzakiem. Powinno być zdecydowanie lepiej. Widać, że nie wchodzi nam w pole widzenia. A teraz całkiem zdjąłem futrzaka i mamy montaż boczny mikrofonu. Powinno być jeszcze lepiej. 4K w 25 klatkach na sekundę i L, czyli liniowy GoPro. Oczywiście, jeżeli chcecie prowadzić narrację, można ten mikrofon zastosować z drugiej strony. Teraz mamy mikrofon w trybie narracji, czyli możemy mówić sobie do kamery i prowadzić akcję przed nami. Teraz siebie nie widzę, ale jestem na pełnym wysięgu ramienia swojego i na pełnym wysięgu kijka do selfie. Pewnie wygląda to już trochę lepiej. L, czyli liniowe, pole widzenia. Spoko, może być tak jak teraz, nie? Mikrofon jest w tym miejscu, obiektyw tu. Wygląda to dobrze. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak teraz spisuje się Media Mode, jeżeli chodzi o demontaż. Mamy oryginalny osprzęt GoPro, śrubę, którą trzeba odkręcić najpierw. Ściągamy ten mały tripod. Ściągamy ten mały tripod i w tym momencie możemy sobie odblokować. Kamera wyłączona. I teraz można dostać się do akumulatora lub można dostać się do karty pamięci, która jest tutaj wewnątrz. Dobra, przećwiczmy teraz zdejmowanie i zakładanie Media Mode. Mamy tutaj złącze USB typu C. Natomiast tutaj w module kamery, z kamery wyciągamy te drzwiczki główne. Wsuwamy tak jak w GoPro karmię i blokada. Teraz trzeba mieć długie paznokcie i dopiero można zamontować to tak. Pamiętajcie, że to jest osprzęt oryginalny. Chyba lepiej będzie zamontowany bez tego futrzaka. Wygląda całkiem ok, jeżeli chodzi o ten Media Mode. Mnie się to podoba z tego względu, że mamy dużo większe możliwości, szersze. Jest on oczywiście większy, cięższy, więc nie do wszystkiego się nadaje. Ale tam, gdzie potrzebujemy trochę lepszego dźwięku, tam, gdzie chcemy nagrać lepszą narrację, faktycznie może się sprawdzić. Też możemy zamontować do niego dodatkowe oświetlenie, nie tylko wzmocnić i polepszyć jakość dźwięku, ale oświetlenie to jest podstawa, plus dodatkowe akcesoria, nie? Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał wnosi trochę wiadomości bieżących i też daje wartość, dlatego że ta kamera może podbić rynek moim zdaniem z tymi parametrami, które będzie miała. Oczywiście, jeżeli cena będzie w miarę rozsądna, czyli poniżej 2000 zł. Na ten temat mówi się trochę mniej w Polsce i w polskim YouTubie z wiadomych przyczyn. GoPro nie płaci za recenzje, nie płaci za tego typu materiały, więc wiadomo, że nie wszyscy takie rzeczy nagrywają. I to jest też fajna okazja do tego, żeby zweryfikować, kto robi materiały z serca, a kto robi materiały do portfela. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej produkcji. Cześć!